Powoli kończą się już warsztaty z robotyki w gimnazjum w Siemonii. Z nami są uczestnicy kursu. Chłopcy, no właśnie jesteście taką płcią, która jakby z robotami ma najwięcej wspólnego, bo od zawsze młodzi chłopcy się tym interesują. Nawet tutaj prezentujecie. Ale powiedzcie mi właśnie najpierw, czy wśród was, uczestników, były również dziewczęta i jak sobie radziły? Tak, mieliśmy 3 dziewczyny. Radziły sobie całkiem nieźle. Radziły sobie dzielnie i próbowały dotrzymać wam pewnie kroku, prawda? No ja nie mam nic do powiedzenia w tym temacie dziewczyn. No radziły sobie, no tak jak wszyscy z instrukcją, to każdy potrafi. Każdego dnia mieliście do wykonania skonstruowania innego robota. Gdybyście mogli troszkę je opisać naszym widzom i powiedzieć, które zadanie było największym wyzwaniem. A więc tak, pierwszego dnia mieliśmy za zadanie zbudować podstawę jeżdżącą takiego zwykłego robota, który po prostu jeździł. Robiliśmy taką 8 i no. W programie ustawialiśmy, żeby robot podczas wykrywania na przykład jakiejś linii albo jakiegoś obiektu wykonywał dany ruch i w takim sposobem robiliśmy 8 na podłodze taśmą wyrysowane. Tak. A za to drugiego dnia robiliśmy tak zwanego żyroboja, który mimo tego, iż stał na 2 kółkach, utrzymywał równowagę i nawet jeździł. Tak. A ten trzeci, którego macie tutaj ze sobą? Ten trzeci to już jest wymysł twórczy. To już robiliśmy z głowy, wszystko sami. Ale widziałam, że on robił jakieś ewolucje na stole, który był ustawiany jak najbardziej pionowo się dało. To ten jest akurat do tego przystosowany, bo on ma gąsienicę, to jest bardziej czołg. Szczególnie jest potrzebna wiedza z fizyki. Bo tutaj właśnie ten ostatni robot to był też chyba element rywalizacji. Która drużyna teraz wygrywa? Aktualnie chyba wygrywa drużyna kolegi. Druga, moja drużyna. Znaczy no, moja drużyna i Szymona drużyna. No, wygrywamy póki co. 63 stopnie. No pięknie, to jest naprawdę imponujące dla mnie, która nie ma nic wspólnego z robotyką. No właśnie, a powiedzcie, skąd wasze zainteresowanie tą dziedziną? Zostałem zapisany, bo miałem 100% frekwencję na kuźni kadr. No to ładnie. Tak samo, ja się przedtem nie interesowałem, dopiero tutaj pierwszy raz coś takiego robiłem. A czy to było ciekawe dla was doświadczenie? Czy dobrze się bawiliście przy działaniu, przy tych robotach? Bardzo, bardzo się bawiłem. Myślę, że w przyszłości też będę starał się kontynuować te zainteresowania, które tutaj powstały. Ja wam bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że wasze roboty będą się wspinać jeszcze wyżej. O, dziękuję. Dziękuję.